Dzień dobry, frajerzy! Siemanko, frajerzy! No i co, pewnie jeździcie samochodem i macie to swoje prawo jazdy w takich opraweczkach. I podatki płacicie. Matko Boska! I jeszcze się uważacie za antysystemowców, bo raz byliście na proteście w Warszawie na Nowym Świecie. Jacy wy jesteście słabi, żałośni! Prawdziwi antysystemowcy są gdzie indziej. Tak, nie są tacy słabi. Nie, prawdziwi antysystemowcy pieprzą system. I to nie tak, że krzyczą. Nie, nie, nie. Oni niczego nie muszą podpalać. Oglądaliście film o Supermanie? Oglądaliście? Tam był taki kolo w okularach, grzeczny, w garniturku, Clark Kent. I on szedł do kibla, zdejmował okularki i był Supermanem. I w Polsce taki ktoś istnieje. I tak. Nazywa się... Piotr! Kraśko. To on. To jest Superman. To jest Leper, Kukiz i Korwin w jednym. Człowiek, który rozpieprzył cały system. Naraz, w drobiazgi, nie ma co zbierać. Polska w ruinie. Piotr Kraśko jeździł przez lata bez prawa jazdy. Okej! Okay. Nie on jeden, prawda? Nie on jeden. Nie płacił podatków przez 4 lata. Zapomniało mu się. Zapomniało mu się. Chociaż zestawienie z tym samochodem, to już jest coś. To już jest trochę dziwne, że mu się akurat zapomniało, bo w telewizji przypominał, żeby płacić. Mówił do kamery. Płaćcie podatki, zostały o 5 minut na złożenie PIT-u w tym roku. Zostały 4 godziny i 20 minut na złożenie zeznania podatkowego. Mówił nawet, że my płacimy więcej, bo zarabiamy więcej, to normalne, płacimy te podatki. My, mówił Piotr. Tak. Tak, i słuchajcie, myśmy się tak zastanawiali, no przez sekundę tylko, czy my moglibyśmy być jak Piotr Kraśko? Nie. Wy nie jesteście, to my też nie jesteśmy, niestety nie. No bo Piotr Kraśko, wiesz, on naprawdę leje na ten system, całkowicie. I teraz pytanie, czego on jeszcze może nie mieć? Bo dopiero zaczęliśmy tą postać poznawać dobrze w ostatnim czasie. A tam może być tak, że jest dużo, dużo do wykopania. Bardzo mi się podoba to zajęcie, znaczy bycie dziennikarzem, opisywanie tego świata. No na przykład, wszyscy mówią, Piotr Kraśko, jak prawdziwy gość, macho, ma broń i nie ma pozwolenia na broń. Ale... No tak. Znaczy nie wiemy, czy ma broń. Nie wiemy. Ale gdyby miał, to by nie miał pozwolenia. Nie, nie. Na bank, ale to słabe jest. To słabe. A na przykład, czy świadectwo chrztu ma? No bo ślub wziął. Ślub wziął. Nie, świadectwa chrztu nie ma, ale moim zdaniem, czy ty jesteś pewien, czy na przykład Piotr Kraśko ma maturę? Znaczy był na studiach, a czy ma maturę? Po co no, mu ale matura? Po co mu matura? No jak był na studiach, to zaraz... No, no wystarczy pewnie, że przyszedł ubrany elegancko, powiedział, że dobry, jestem Piotr Kraśko. A nie będzie, o przepraszamy bardzo, skoro to pan, panie tak. Piotrze, on taki młody, przystojny. Ale musimy iść dalej. Tak, słuchajcie, bo my tu... Zasadnicze pytanie. My proponujemy, żeby jednak MSW IA, że administracja, wzięło i sprawdziło w rejestrze PESEL, czy Piotr Kraśko w ogóle istnieje? Czy on ma akt narodzin? Czy on ma w ogóle polskie obywatelstwo? Czy on ma w ogóle jakiekolwiek obywatelstwo? Ale to by było, jakby się okazało, że przez lata oglądaliśmy człowieka, który nie istnieje, że on nie ma imienia, nazwiska, jest poza systemem. Jest z Mołdawii na przykład, tak naprawdę. Panie Piotrze, jak się okaże, że pan jesteś jakiś tam Władimir Cipru i tak naprawdę jesteś pan spod Kiszyniowa, to naprawdę my się nie zdziwimy. Nie, mało tego. My się jeszcze niżej ukłonimy, bo był kiedyś taki film, jak tytuł Być jak Kazimierz Dejna. Uważam, że powinni nakręcić Być jak Piotr Kraśko. Nie powinni go nakręcić. On go kręci. On kręci ten film swoim życiem i to będzie przebój kasowy. Jest to niezwykłe, co się wydarzyło. Znaczy, dlatego mówisz, że to jest materiał na dobry film. Bo Piotr nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. On dopiero bierze rozbieg. Weź 20 metrów, rozpędź się i pierdol. Krzysztofie drogi, wiesz dlaczego benzyna w Polsce nie może być tańsza? Dlaczego? No bo wtedy by się zjechali wszyscy z Czech i z Niemiec i by ją wykupili. Wykupili, nie mielibyśmy benzyny. Tak, tak twierdzi TVP Info, a TVP Info nigdy nie kłamie. Magdalena Ogórek. Tak. Bardzo mi zawsze miło, jak słyszę komplementy. Jesteśmy za, naprawdę. Znaczy powinna być jeszcze droższa, to wtedy nikt jej nie kupi na pewno. Wtedy będziemy mieli o. A wyobraź sobie takiego Hiszpana, który jedzie do Polski, żeby tu zatankować i potem w połowie drogi z powrotem mówi nie mam benzyny, muszę gdzieś zatankować, bo już wiesz, do domu jeszcze daleko. Mhm.
I to tak, i tak w kółko, by tak wracał, żeby dotankować z powrotem. Jestem w stanie sobie wyobrazić niektórych naszych... Oni by tak robili. España, qué bien. Oni by tak robili, kolegów. Szkoci na bank by tutaj mieszkali wszyscy, żeby taniej pojeździć, więc nie ma. Ale wiesz co, bo my tu tak sobie, że drogo jest, wiesz, to jest jednak propaganda opozycji wszystko. Polki i Polacy byli ignorowani przez rząd Platformy. Propaganda, bo doniesiono nam o jednym miejscu w Polsce, gdzie inflacji nie ma, ceny trzymają stałe, niskie i przyjazne wszystkim. Wy to sobie myślicie, że co, że drogo jest, tak? Bo, nie, słuchaj, bo słuchaj, czy ktoś z nas był w ogóle kiedyś, czy ty byłeś kiedyś na lotnisku? Kiedyś byłem. W Warszawie. Kiedyś byłem, no, tak. Tak? I co, i tam byłeś na tym lotnisku? Tam na przykład woda kosztuje tam 182 zł. Nie, bez przesady, tam zwykła woda. No dobra, 160. No nie, no ale tam batonik za dwie dychy, no takie wiadomo. No, no. Tak, no ceny są absurdalne, ale okazuje się, że to nie są ceny jednakowe na całym lotnisku. Nie, bo na przykład, no nie, na lotnisku są takie same, ale tam obok jest takie małe lotniseczko, takie tyci i tam jest terminalik taki. Tak, to jest VIP. Tak, nie dla was, w sensie, że wy nie. No i to jest taki terminalik, z którego odjeżdżają, naprawdę odlatują, naprawdę ważni goście, ministrowie, premier, prezydent, no tacy tam. Gwiazdy Roka, Kraśko. No on na pewno, on jest właścicielem tego całego interesu. Chile, Tajwan i teraz Turcja w ciągu minuty. W każdym razie, oni tam też mają taki barek. I w tym barku, jak nie ma Gwiazdy Roka albo tego najważniejszego, bo wtedy wszystko za frigo, ale tak to na przykład zjeżdżają się tam dziennikarze, oni muszą czekać, aż tam przyjedzie prezydent i mogą sobie coś kupić. I wiesz co? Wiesz, po ile jest Prince Polo tam? No nie wiem. Jest po 80. 80? Groszy. Groszy. 80 groszy. Groszy. Tak. Na przykład kawa jest już droższa. Złoty 20. Dajesz złoty 50, sorry, nie mam reszty, a nie to słuchaj, ważne. Może się opłaca na przykład wykupić sobie kartę VIP, bo pewnie ileś tam trzeba zapłacić za taką kartę, tysięcy złotych rocznie, i to ci się zwróci w kawie i batonikach. Stary, tam jest taniej jakieś Biedronce, wędzę. Chodzicie na drugi koniec ale, miasta, słuchaj, kupisz sobie Red Bulla. Słuchajcie, właśnie, po ile są Red Bulle na stacji benzynowej? Tam z 6, z 8 złotych, nie? Z 8 nie chyba wiem. Raczej bardziej niż 6. 2,80, frajerzy. Ale słuchaj, to jest doskonałe. Powinni robić na przykład taką zbiórkę na jakimś osiedlu, na Ursynowie tam osiedle jakieś tam, wybierają jednego swojego przedstawiciela, zrzucają się na jego kartę VIP, on idzie i robi zakupy dla wszystkich. Dla całego bloku. Tak. Dzień dobry, 600 batoników poproszę, 400 Red Bulli. Blokowego, tak. Wagonik kawy. A dokąd pan leci? Kartę pokładową poproszę. A ja nie lecę, ja tylko na zakupy przyszedłem. Ja do Radomia lecę. Opłaca się polecić do Radomia, później wrócić taksówką nawet. Stary, i tak jesteś do przodu. Piotr Kraśko tam wchodzi bez karty. Tak, on tak ma. Słuchajcie, naprawdę Polska jest krajem pełnym tajemnic i odkryliśmy przed wami tylko jedną, ale jeszcze kiedyś coś wam opowiemy. Słuchaj, pewnie wyście już o tym rozmawiali, bo to ważne wydarzenie, nie tylko jak się okazuje sportowe. Jest taki piłkarz nazwiskiem Rybus. Rybus przez Z na końcu. Przez Z na końcu, w środku i na początku, jak się okazuje. Maciej Rybus. Maciej Rybus. Z kolei poseł Mularczyk twierdzi, że trzeba go objąć sankcjami. Jego i jego menadżera. Gdyż są to zdrajcy narodu. To akurat jest rzucają bardzo... Rzucają nas szyszkami jakimiś. To pisowcy, to Mularczyk. Panie pośle, pan nie rzuca szyszkami, dobrze? Już kończymy. Już stąd nas też wyrzucają, dajcie spokój, no. Nie będę miał kiedy przytulić Krzysztofa. Nie no, w każdym razie o Rybusie serio przez tak. Sekundę, dobra? Bo jego menadżer, pan Mariusz Piekarski, powiedział, że on w zasadzie jest ofiarą tego wszystkiego, wiesz? No bo słuchaj, ten człowiek, on gra w Rosji, on musiał zmienić klub, znaczy nie wiem, czy musiał, no ale zmienił klub. No i wiesz, on ma żonę Rosjankę, no to gdzie on z taką żoną pojedzie? Przecież jak pojedzie do Polski, czy gdzieś za granicę, na zachód, to oni mu tę żonę zamordują, a on żonę bardzo kocha. Zacznijmy od podstawowej rzeczy. Żony piłkarzy generalnie nie lubią podróżować. Nie lubią jeździć do Francji, do Włoch, do Hiszpanii. Nie lubią tego. Nie. Trudno znaleźć taką żonę piłkarza, która by w ogóle wytrzymywała te wszystkie podróże.
one są domatorkami. Biorąc pod uwagę, że piłkarz w zasadzie albo trenuje, albo wyjeżdża na mecze... Nie, bo ty sobie teraz kpisz. A dlaczego Robert Lewandowski chce odejść z Bayernu? Bo? Dlatego, że ona, Anna, chce wracać do Pruszkowa. I on w Zniczu będzie grał? Tak. A, to jest jakieś rozwiązanie. Będzie grał w Zniczu. Wojtek Szczęsny też niestety musi już wracać do Kielc. Będzie w Koronie grał. Piłkarze mają ciężko z tymi żonami, bo one wszystkie chcą wracać. I żona Macieja Rybusa z kolei nie chce wyjeżdżać. Jak to rosyjska żona piłkarza nie chce wyjeżdżać za granicę? No tak. Tylko w Rosji może czuć się dzisiaj ona bezpiecznie. Tak. Ale jednocześnie Maciej nie może nic powiedzieć, co sądzi o tej wojnie, bo wtedy byłoby niebezpiecznie. Pomidor. No byłoby bardzo niebezpiecznie. Więc ta logika jest porażająca. To jest bardzo bezpieczny kraj. W którym najlepiej siedzieć cicho. Dopóki siedzisz cicho. Wiesz co, ja myślę, że on wróci do Polski. Jak już przestaną mu w Rosji płacić. Jak mu przestaną w Rosji płacić, a zwłaszcza... Wtedy Polska będzie już bezpieczna. A zwłaszcza jak jego synek, który ma tam ze 3 czy 4 lata, będzie miał lat 18 i się okaże, że czeka na niego powołanie do wojska. A ja mam dla Ryby pytanie, czy jego syn będzie grał dla Rosji czy dla Polski? Jeżeli będzie grał. To jest stara zasada, jak będzie dobry, to będzie grał dla Polski. A jak nie, to będzie grał dla Rosji. Nie, no ja... W ogóle dziwnym trafem dzieci rosyjskich polityków zazwyczaj nie mieszkają w Rosji. A to ciekawe czemu, skoro tam jest tak fajnie. No właśnie, bezpiecznie, a wszędzie indziej jest niebezpiecznie. Zresztą Maciej Rybus zakończył swoją karierę, to jest oczywiste. Zakończył karierę... Reprezentacyjną. Tak. Natomiast wiesz co? Można kończyć karierę reprezentacyjną na 100 sposobów. Można mieć jakiś mecz, piękne pożegnanie. Można czymś się w pamięci kibiców zapisać. Ale może będzie miał na tym jakimś tam paradzie zwycięstwa, może będzie miał pożegnanie. Mhm. Jak będzie jechał na czołgu z taką wielką literą Z. A wiesz co, to ja powiem coś takiego zupełnie serio teraz. Ja do niego nie mam wielkich pretensji. To znaczy wiem, że nigdzie indziej by mu nie zapłacili, bo on tylko dał radę w lidze rosyjskiej, pojechał do Francji, to się od niej, od tej ligi odbił. Tam ma wyrobioną markę, pewnie zarabia więcej niż powinien, biorąc pod uwagę jego klasę sportową. Nie mówię, że jest jakaś niska, tylko po prostu tam jest ceniony, a gdzie indziej niekoniecznie. Tylko brakowało jednego, brakowało powiedzenia wprost, słuchajcie, nigdzie indziej mnie nie chcą, tu mi płacą pieniądze. Ja kiedyś wrócę do Polski, ale póki co muszę się nachapać. A zasłanianie się bezpieczeństwem rodziny, dzieci... Nie, jakie to jest żałosne, no. Nie możesz traktować rodziny jako alibi wiesz, dla Krzysztof, swojego sposobu zarabiania. Gdybym nawet powiedział, pieniędzy, że chodzi tylko o pieniądze i dlatego tam jestem... No byłoby to łatwiejsze do przetrawienia. Byłoby to łatwiejsze, chociaż ja i tak bym tego nie kupił. Wiesz, okay. Bo są czasami takie momenty, kiedy człowiek powinien powiedzieć, dobra, chromole to, wolę grać w Zniczu, Pruszków i zarabiać mniej, niż dawać... Dobra, wprost powiem, dobra, co tam, nie pikujcie, dawać dupy ruskim, no. A on po prostu zachował się no właśnie tak, no. No. Ktoś powie jego życie, jego pieniądze, że za ileś tam lat nikt nie będzie pamiętał, gdzie on te pieniądze zarobił, bo za 10 lat nikt nie będzie pamiętał tak naprawdę, kim jest Maciej Rybus, tylko on będzie się cieszył dostatnim życiem już w Polsce. Natomiast wybierając taką, a nie inną przyszłość, nie zestawiajmy Rosji z Polską i nie stawiajmy jej wyżej ponad Polską, że Rosja ma jakieś zalety, których nie ma Polska, bo to jest po prostu obrzydliwe gadanie o tym, że w Polsce zginął prezydent Adamowicz. No jest żałosne. Że Rybus jak prezydent. Nie, kilka osób w Rosji też zginęło. Zostawmy a jeszcze to. Więcej na Ukrainie. Wszyscy nasi widzowie w tej sprawie mają wyrobione zdanie. I wiesz, oprócz polityków Konfederacji nie znam nikogo, kto broniłby w tej sprawie Macieja Rybusa, naprawdę. Czy wyście wszyscy powariowali? Swoją drogą, ja nie wiedziałem, że Robert Winnicki jest takim kibicem. A się okazuje, że jest. On jest zawsze kibicem reprezentacji Rosji. Słuchajcie, ludzie... Frajerzy. Nie mów tak, bo to już nie. Już was lubimy. Pomyliłem segment programu. Tak, już was lubimy. Już was lubimy, drodzy nasi widzowie. Uważajcie na siebie. Wiadomo, jest na to. Zresztą zbliżają się wakacje. Trzeba na siebie uważać. Wszyscy wam to powtarzają. To my też. Uważajcie na siebie, bo można przesadzić. Prawda?
No można. Ja ostatnio na przykład widzę ciągle zdjęcia celebrytek naszych, które po imprezie robią sobie fotkę, jak dostają kroplówkę. Że o, tak pochlałam, że już musiał do mnie lekarz przyjechać. To jest taki nowy trend, pokazać, jaka jesteś zamożna. Że jak masz kasa, to nie idziesz rzygać do miski, tylko wzywasz lekarza, który przyjeżdża z kroplówką. Jak byłem dzieckiem, to w Świeciu nad Wisłą, w którym pomieszkiwałem, był bar alkoholowy Perełka i tam przez lata wisiał taki, wisiało takie ogłoszenie: but damski lewy do odebrania. Czyli pani jakaś wyszła bez buta, co prawda, ale z kroplówką. Nie, nie, wyszła z butem, tylko jednym. Aha, no tak, z jednym. Szklanka do połowy pełna, a nie pusta. Czyli trzeba spojrzeć na rzecz optymistycznie. Wyszła w bucie. Lewy był do odebrania. Słuchajcie, dobrze, w każdym razie uważajcie na siebie, bo my tak możemy mówić, że te celebrytki tutaj balują, tam dawno temu ktoś w Świeciu pochlał. Teraz Centrum Światowej Rozrywki się przeniosło i ono jest w jednym konkretnym miejscu. Gdzie? Nie Las Vegas. Gdzie? Nie Las Palmas. Jadę. Nie. Gdzie? Kartuzy. Kartuzy. Kartuzy, Kaszuby, województwo pomorskie. Tam. Tam jest Centrum Światowej Rozrywki. Słuchaj, tam gość jechał rowerem. No. I zobacz, co się stało. To mi przypomina te memy. Jak oni się tam znaleźli, wiesz, rower na fotoradarze. No właśnie, i zobaczmy. Grzegorz Braun w Sejmie. Na przykład Rafał Brzozowski na Eurowizji. Rafał Brzozowski na Eurowizji. Albo Piotr Kraśko w telewizji. Znowu ten Piotr. To jeszcze nie koniec, mamy ostatni materiał. Tak, ostatni temat nagraliśmy w plenerze, w tajnym miejscu, które zaraz zobaczycie. Jest to ważna sprawa. Bardzo ważna. Całkiem ważna i w dodatku polityczna. Sprawa jest istotna, gdyż pani Joanna Staniszkis wygłosiła swoje zdanie na temat ulicy Lecha Kaczyńskiego. Zobaczycie. Ale zielono. Strasznie. Długo jeszcze będziemy jechać? Jeszcze, kawałek. Jedziemy już dobre 50 kilometrów chyba. To lepiej. Już 70 prawie, panie reżyserze. 70? To ile jeszcze masz na zamiar tak wozić? 20 może. Jeszcze 20 jeszcze? Lepiej, panie reżyserze. Z 30. Kurwa, to wybierasz, wynajdujesz obiekt zdjęciowy 100 kilometrów od wytwórni bazy? Joanna Staniszkis, radna Warszawy, zajęła się poważnym tematem. Czy w Warszawie powinno być miejsce na ulicę Lecha Kaczyńskiego? W końcu to były prezydent Warszawy, twórca Muzeum Powstania, były działacz opozycji, prezydent Rzeczpospolitej, ale ma jednak paskudną wadę. Brata. Ma brata. Prezydent pani kraju, człowiek, który zginął w katastrofie, prezydent pani ale miasta, nie, działacz opozycyjny. Jego brat bliźniak, który zachowuje po prostu... Boże, ja w to nie wierzę, po prostu czasu wysłucham. Ale nie, no bądź sprawiedliwy. Pani Joanna powiedziała, że ulica się należy. Nie, tylko nie powiedziałem, ulica, że nie, oczywiście. Ulica musi być adekwatna. Do rangi postaci, tu do się zgadzamy, postaci. Prawda? Tak. Tak. W związku z tym jej aktualnie żadna nie przychodzi do głowy, no bo... Aleja Armii Ludowej. Nie, no to jest za potężna. Za duża. Aleja Armii Ludowej. Uważamy, że Armii Ludowej jest jakby za duża, no. A jakaś odpowiednia. No teraz Łazienkowska, tak? Cała. No i co, to nie, niegodna nazwa? No uważamy, że zagodna. Znaczy, że ulica jest zagodna. Ja tak przynajmniej uważam. I szczęśliwie nie jestem jedyną. Zagodna, zbyt godna. I, tak. I ciągle, wiesz, nią się jeździ ciągle. No tak. Ale... Poczekaj, ale też nie może być za mała. Tak powiedziała pani Staniszkis. No tak. Że to nie może być taka jakaś tam, wiesz, popierdółka. No nie, uważamy, że jakąś średnia ulica pomiędzy, no nie na uboczu. Jak Kaczyński odejdzie, to wtedy właśnie nazwiemy tą ulicę. Dotarliśmy do tajnych planów radnych Warszawy. Jesteśmy w miejscu, gdzie ma powstać ulica Lecha Kaczyńskiego. Nie za długa, nie za krótka, nie za szeroka. Sam raz, proszę, zwróćcie uwagę, nie, jest godnie, jest utwardzona jest. Czego naprawdę nie można powiedzieć o każdej z warszawskich ulic. Jest nawet całkiem równa. Jak tu postawimy światła, żeby sobie zające przeskakiwały, to będzie nawet dla zajęcy korek. Zrobimy kładkę. A, przepraszam, dla zajęcy zrobimy tak. Kładkę. W każdym razie, pani Joanno, bo to jest nasza propozycja. Pokaż go to palcem, bo chciałbym uwierzyć, że śnie.
To jest nasza propozycja, taki nasz wkład w tę waszą pracę. Lokalizację. Wystarczy się do nas odezwać, podamy dokładne namiary. Jest to idealna ulica, znaczy nikt o niej nie wie. Tak. I jak już ją nazwiecie w taki sposób, to nikt się nawet nie dowie, że ją tak nazwaliście, więc ale nie będzie obciachu przed waszymi wyborcami, a zarazem zamkniecie gęby tym paskudnym pisowcom, którzy się domagają. Powiecie, jak to jest już ulica w Warszawie, nie mogą być dwie. Nie, bo by się ludzie kompletnie nie połapali. No, nie i było zające. Wiadomo, gdzie się jedzie, więc wymyśliliśmy to dla was, po prostu. Słuchajcie, prezydent zginął 12 lat temu. Nie byliście w stanie, my to rozumiemy, naprawdę rozumiemy, nie byliście w stanie znaleźć odpowiedniej ulicy, bo to nie jest łatwo w końcu. No to w tej Warszawie znowu nie masz tak wiele ulic. Tam znaleźć odpowiednią, to trzeba się naszukać. Mamy dla was, proszę. O, będzie idealnie służyła. Proszę. Pokaż go to palcem, bo chciałbym uwierzyć, że śnie. To jest właśnie ta ulica. Pani Anno, jest pani wielka. Może się pani pierwsza przyjechać. Jak widzicie, tak łatwo nas się nie pozbędą. Nie wiemy, czy ten odcinek zostanie opublikowany w kanale sportowym, ale my będziemy nagrywać dalej. Będziemy w podziemiu, jeśli będzie trzeba. Wszystko dla was. Do zobaczenia. Cześć, pa!